Hej, cześć, witam wszystkim ludzie z tej strony Rodak, a to jest kolejny odcinek ze Stellaris. Tak, moi drodzy, powracamy sobie do naszych zbieraczy Nex, do kolekcjonerów Nex. I tak, mamy tutaj korzyść z rozwoju, którą możemy sobie wziąć. I my sobie ją weźmiemy, weźmiemy sobie Światy Maszyn, a dlaczego nie Galaktyczne Cuda, Rodak? Albo Mistrzowie Budownictwa. Otóż, moi drodzy, dlatego, że Światy Maszyn są naprawdę bardzo ciekawe. Będzie można sobie zrobić fajne Kurusan, takie pseudo, bo to nie do końca to, ale tak. A dlaczego nie Galaktyczne Cuda? Otóż mam... Galaktyczne Cuda pozwolą nam tworzyć... Znaczy, no, odblokują nam nowe opcje badań, przez co będziemy mogli stworzyć potężne superkonstrukcje, ale my na te superkonstrukcje jeszcze jest za wcześnie, bo jeszcze nie mamy aż takiej super bazy surowcowej, która by nam zapewniła aż tyle surowców, żeby zbudować te superkonstrukcje, a one są naprawdę mocarne. Dlatego chcę zrobić najpierw Światy Maszyn. Do projektu Kolos też bym chciał sobie zrobić, ale jeszcze nie mam tytanów. Budowniczy światów to tak mech, bo jesteśmy w sumie robotami, więc nie potrzebujemy jakichś super światów zdatnych do zamieszkania. A Światy Maszyn to pozwoli nam po prostu wykorzystać to, że jesteśmy maszynami, jak najbardziej i przybliżyć nas do tego, żeby były bramy kosmiczne, żeby były super konstrukcje i tak dalej. Póki co mamy tylko jedną bramę kosmiczną, która leci tu. I jest to bardzo słabe, będziemy musieli sobie wybudować bramy kosmiczne. Wyrzutnie protonowe nam się odblokowały, super. To teraz może, nie wiem, to, tempo bany plus 5%. I tutaj już widzicie, robię sobie przywracanie klimatu, żeby po prostu było. I mega inżynierię, która nie dość, że zwiększy mi zapas zasobów, to jeszcze odblokuje funkcję odnowienie superkonstrukcji. Czyli jeżeli znajdziemy sobie jakąś mega konstrukcję, która będzie uszkodzona, na przykład tutaj gdzieś było. Tutaj gdzieś to było. Tylko teraz nie pamiętam dokładnie gdzie. Gdzieś w tych okolicach, pamiętacie, była taka sfera Dysona pseudo. O, jest tutaj. Znaczy nie sfera Dysona, tylko taki pierścień. Pierścień wokół tego. Wokół Słońca, i jeżeli my to będziemy mieli w swojej granicy, to będziemy to mogli odbudować. I super. Ale przede wszystkim będziemy mogli wziąć Światy Maszyn, bo Światy Maszyn wymagane jest przewracanie klimatu, które właśnie robimy, zatem jest git. Dobrze, mamy problemy z żywnością, mamy problemy z minerałami. Ale to nie powinien być za bardzo jakiś wielki problem. Niestety nie mogę wydać wpływów na to, żeby sobie zwiększyć wydobycie minerałów, co jest niezwykle słabe, ale spokojnie, my to ogarniemy. Czy jest tutaj coś, co zwiększa nam wydobycie minerałów? Tak szczerze to wątpię, ale warto mieć nadzieję, co nie? Nie, Akademia nie. No dobra, no to musimy po prostu więcej planet robić, na których będziemy robić stacje górnicze. Dobrze, regenerująca się tkanka, mech, bicie ameby, mech, węzeł układowy, co to daje? Aha, to jest jeszcze bardziej ulepszenie tych takich łącz sieci. I to doda dużo jedności i w sumie to weźmiemy to, tak, bo potrzebujemy dużo jedności. Fajnie by było mieć dużo jedności, dlatego żeby wziąć kolejną tradycję i już sobie zbierać następne punkciki. Zatem super sprawa. Tutaj mój kot wystaje z komputera. Siema, mordeczko. Okej. Nie jest tragicznie z tą żywnością. Jej starczy nam jeszcze na długo. Minerały w sumie tak samo. Zatem naprawdę nie ma się czym przejmować. Z tego co widziałem w komentarzach, to podobno mogę sobie zrobić reformę rządu, ale nie mogę. Oszukaliście mnie. Ja już dawno tę reformę zrobiłem. Wprowadziłem roboty bojowe i tak dalej. A nic mi się tu nie dodało za bardzo. Zatem już w sumie te roboty bojowe teraz tak nie wiem, czy mi są potrzebne. Bardziej minerały ze źródła by się przydały. A w sumie mogę wydać, bo to... Tak, zróbmy to. Zamiast tego zróbmy sobie minerały ze źródła górnicy plus 1, bo potrzebujemy teraz bardziej właśnie minerałów niż armii dobrej, zatem zróbmy to. I dobra, jak będzie jakaś wojna, to może to zmienię, przynajmniej mam już na co wydawać punkty wpływów.
Dobrze. Uszkodzenia zadawane inteligencji autonomicznych statków. Niech będzie to, bo to ma 2 miesiące. Przegapiliśmy to jakoś. Dobra, możemy już zrobić światy maszyn? Możemy. Możemy też zrobić zrodzenie w próżni, ale to jest dość słabe. Imo. Dobrze, światy maszyn. Jeb. Dobrze, i to odblokuje opcję terraformowania świat maszyn. I my świat maszyn sobie zrobimy na 0-1. Tutaj populacja... No jest tutaj trochę raksarów. Nie da się tego ukryć. Ale to nieważne. Będziemy tutaj musieli raksarów przestać produkować, czy tam rozwijać, a zacząć tutaj samych nexów robić. Obojętnie, czy hajneksów, czy nexów zwykłych. Dobrze, zatem 0-1, tutaj decyzja, wykorzystanie, wstrzymanie. Nie, gdzie to się robi? Moi drodzy, gdzie to się robi, żeby... przesiedlenie? Nie. No możemy... Chyba, że to edykt jest? Nie, zdecydowanie nie. Kurczę, nie pamiętam teraz, jak się robiło terraformację. Stolica maszyn, no tak, ale to jest świat suchy. A ja bym chciał sobie go zmienić na świat, świat maszyn. Tylko kompletnie nie wiem, jak to zrobić. Chyba, że muszę... Adaptacja ekologiczna, terraformowanie zamieszkałych planet. Tak, właśnie. Coś tak myślałem, że tego nie wziąłem i to potrzebuję. Dobra, zatem to sobie zrobimy. Koszt budynków minus 5%. Okej, zawsze to coś, ale to drogie strasznie, matko boska. Dobra, mamy już dużo minerałów, znaczy no, duży plus. Teraz żywność wypadałoby zrobić. No to robić tutaj to, dzielnica górnicza, tutaj też dzielnica górnicza. I tutaj też dzielnica górnicza. Znaczy, Boże, rolnicza, przepraszam. Okej, tutaj na przykład możemy zrobić dzielnicę górniczą. Mamy tutaj dużo mieszkań na tych wszystkich koloniach. Nawet więcej niż trzeba. Tutaj, no, potrzebujemy po prostu więcej ludzi, którzy będą pracować. Ludzi, wiecie, wiecie. To, jak ja mówię ludzi, to jest takie dość, jakby to powiedzieć, uogólnione. Okej. Tutaj powstała nam stacja, super, to zróbmy tutaj jakąś stocznię i baterię dział. A przy okazji może stanowisko hydroponiczne, bo czemu by nie? Ty już tutaj zrobiłeś, co miałeś zrobić, zatem tutaj zbadaj ten układ i my go sobie zajmiemy, tak po prostu. Dobrze. Ci nie są nam jakimś wielkim zagrożeniem, dlatego myślę, że powinniśmy się zwrócić do tych, do Lawisów. Oni tutaj mają dużo jakichś stacji, jakichś prekursorów i innych takie. Szarawa substancja. Okej. Okay. W dziwnych właściwościach zróżnicowany skład metaliczny. Czyżby to był żywy metal? Jeżeli odkrywamy żywy metal, to jest to bardzo dobre. Dobra. Świat rolniczy tutaj. Ja myślę, że tutaj wypadałoby, skoro to świat rolniczy, to zbudować przetwórnie żywności. Więcej żywności będzie w ogóle z tych wszystkich dzielnic rolniczych na tej planecie. A jeszcze, że to jest świat rolniczy, to w ogóle jest super. I tak. I zbudujemy tutaj dzielnicę rolniczą. Potrzebujemy więcej ludzi, to na pewno. Koncentrator alfa, co to jest? Aha, to jest jeszcze większe tamto, ta sieć neuronowa, czy jakoś tak. Przyspieszenie, nie, to nas nie interesuje. Flota dowodzenia, mech. Niech będzie to, to jest tanie, szybko to się zrobi. 0-1. Decyzje, dalej nie mogę. Chyba, że się nie zrobiła ta adaptacja. Nie no, zrobiła się. Moi drodzy, czy ktoś tutaj pamięta... A, terraformowanie. Dobra, jest. I jest świat maszyn. Boże, jakie to drogie. Możliwość skaliste, światło niebieskie pokryte sztucznymi konstrukcjami, rzadka atmosfera zawiera głównie zanieczyszczenia przemysłowe i nie może utrzymać życia biologicznego. Tak. Zrobimy to... No, mówi się trudno, jeżeli chodzi o raksarów. Raksarzy będą musieli sobie stąd iść, ale przynajmniej będą mogli zasiedlić inne planety.
Dobrze. Tolerowanie przedrozumnych. Nie wiem. Chronieni. Na razie nie, ale doktryna wojenna. Głęboka obrona. Niech wróg przyjdzie do nas. Będziemy walczyć na każdej planecie, księżycu i asteroidzie znajdujących się w naszej przestrzeni. Nigdy się nie poddamy. A, tutaj nam się coś zmieniło. Doktryna wojenna. Możemy atak i odskok. Szybki zrzut. Manewrowanie to klucz do sukcesu. Szybki zrzut brzmi dobrze, bo my rzadko walczymy na swoim terytorium. Rzadko też się wycofujemy. Szybki zrzut sobie walnijmy. Nalot tak, tutaj nic się nie zmieniło. Kontakty nieograniczone. Oświecenie tubylców zabronione. Początkowy status granic. Wiecie co? Ja początkowy status granic dam na zamknięty, bo i tak wszystko. I tak wszystko muszę klikać osobno. Dobrze. Niech leci tam swoja gra swoim tempem. Okej. Tutaj mam tylko trzy dzielnice rolnicze, to nie warto robić tamtego ziomeczka. Ale, znaczy, tej przetwórni żywności, wiecie o co chodzi. Zatem zbudujmy tu, ulepszmy tutaj węzeł sieci. Więcej stopów nam chyba na razie nie trzeba, zatem zostawmy to. Centra przetwarzania żywności, o proszę bardzo. Zróbcie to, będzie zawsze fajnie. Planeta peryferyjna tutaj jest. No to tu jest dużo mieszkań. To na razie nie trzeba. Dopóki mamy dużo mieszkań, w sensie, dopóki, o, tutaj na przykład możemy coś zbudować, bo mieszkanie mamy minus jeden i to nam się nie podoba. Dobrze, zatem zbudujcie tutaj dzielnicę rolniczą na świecie arktycznym. Nie wiem, jak to będzie działać, ale jakieś farmy hydroponiczne tam róbcie. To jest planeta peryferyjna, tutaj, a, to jest fajny typ planety. Nie dość, że rolnictwo, to jeszcze górnictwo i energia, wszystko leci w górę, super. No to zbudujcie to. Tutaj jest dużo miejsc do osiedlenia się, zatem naprawdę jest spoko, jeżeli chodzi o to. I teraz tak, w moim imperium, dobra, już ci zostali cyborgami, wszyscy zostali chyba cyborgami, okej. I teraz tak, was tutaj mam, przedrozumnych. A, które też już są cybernetykami, no to... nie mamy technologii, dobra. Faktycznie mieliśmy tam jakiś małą populację przedrozumnych, ale oni tam już nie za bardzo nam będą chcieli pomagać. Dobrze, zrób się kolejną tutaj. Tak. Tutaj mamy jeden. Dobra. No wszędzie budować neksy i jakieś te swoje planetki sobie róbcie. Mamy 435 populacji Imperium. Myślę, że to jest całkiem nieźle. Okej, opracowaliśmy super konstrukcję. Szybkość montażu populacji plus 10%. Zróbmy to sobie. Opracowaliśmy tę super konstrukcję i teraz pytanie. Forteca, żywność ze źródła. O, proszę bardzo. I teraz pytanie, czy możemy sobie zbudować... Nie, nie możemy. Możemy tylko stację mieszkalną. Ej, no to już trudno. Okej, no to weźmiemy sobie, skoro tutaj już się robią nasze kolonie, to weźmiemy sobie agendę rozwoju i popatrzymy sobie, które planety są największe. Ta ma jakieś rzadkie złoża, ale badanie socjologiczne zmieść pracy. No niby spoko, ale ja sobie wezmę te Pochtriani 1, czy tam 3. Raksarzy niech to sobie zasiedlą, bo tu jest świat suchy, oni lubią świat suchy, całkiem dużo można tutaj rzeczy zrobić. Myślę, że to będzie dobre. Okej, ciągle mamy niedobory żywności z jakiegoś powodu. No ale cóż, no trudno. Tutaj mamy jakiś... A, tu jest nasz pancernik. Ja ten pancernik to miałem tak, tutaj przylecieć. A mogę go ulepszyć? Nie, ale czy mogę go jakoś, żeby on skoczył w podprzestrzeń? O. A, nie ma napędu skokowego. No to trudno, no to leć tutaj. Szara maś. Po szczegółowej analizie oficerowi Morby BBB udało się odkryć, że dziwna metaliczna substancja pokrywająca powierzchnię globu w rzeczywistości składa się z niezliczonej liczby nanitów. Są to mikroskopijne, samopowielające... No wiemy, czym są nanity. Już nam zbudowały jeden statek. Super. A, wiedza o bramach L.
Algorytmy produkcyjne. Technological acquisition successful. No spoko. Aha, pomogły nam po prostu w tym. No spoko. To zróbcie tutaj. Aha, dobra, nieważne. Odkryły nam technologię za nas. O, mamy tutaj rzadkie kryształy, bardzo przyjemnie. Nie żebyśmy. O! O, chwila. Już mi się lepiej umapiały międzygwiezdne relacje z jakimikolwiek innym śrubakiem ze skrzynki. Ale to była obraza, naprawdę. Żebyśmy jeszcze tak często rozmawiali. Sojang Combine nas otworzył nam granicę przed nami. Gdzie oni byli? Oni gdzieś tu byli, co nie? Tak, oni byli tu. To spadać. Edykt wygasł, przeciążenie sieci energetycznej, ale dobra, na razie nie musimy go wznawiać. Mamy dużo kredytów, zatem naprawdę możemy sobie na razie odpuścić. Diplomatic alert. Military confrontation detected. Okej, wypowiadają sobie wojnę. Super, super. Żywność jeszcze lepsza. Tak, chcemy przedłużyć zdecydowanie naszą umowę. Nowe badania. Przyspieszenie mech, tolerancja. Dobra, usuńmy sobie, będziemy usuwać te przeszkody terenowe in vivo. Domagamy się bardziej liberalnych przepisów prawa dotyczących doświadczeń na niemal świadomych osobnikach obcych gatunków. Mają przekonane by. Co? Serwer. Gdzie jest ten serwer? Tu. Świat generatorów. Tutaj jest jakaś populacja... No tak, jakiś przedrozumnych chyba. No nie chcemy niszczyć sobie badań socjologicznych, zatem dobra. Jesteśmy raczej technokratyczni. I to powoduje, że po prostu będę się słuchać naukowców. Tym bardziej, że to są roboty. Z połączonej świadomości, zatem... Myślę, że dobrze by było, jakbyśmy słuchali się samych siebie, co nie? Dobra. Technological acquisition successful. Ty tutaj możesz zbudować na przykład stanowisko hydroponiczne. To by było na przykład fajne. Okej, okay, Jezus, ile nam się tu wystrzeliło tych. Koncentrator alfa. Na razie nie potrzebujemy, bo nigdzie jeszcze nie zrobiliśmy starego. Zaholował asteroidę na stabilną orbitę. Dobra, spoko. Teraz tak, ty się to będziesz robić. O matko, chwila. 6000 dni. Jednostka zniszczona z powodów niezwiązanych z walką. O nie. Kto to był? U2. Czyżby to był mój jakiś admirał? Chyba tak. Chwila. 6600 dni podzielić na 30 to będzie 220 miesięcy, podzielić na 12 to będzie 18 lat. No to trochę sobie poczekamy na ten świat. Dobra. Mega robot bojowy. Możemy zrobić. Niby spoko, ale na razie nam niepotrzebny. Zbadajmy te, które możemy. W sensie te, których tak, to chyba nam jakiś admirał umarł. Te, które jeszcze nam się nie zrobiły, a które olewaliśmy przez cały ten czas. Tutaj może sobie jakieś sieci baterii słonecznych pieprznimy. Centrum dowodzenia to... symulatory bojowe. Przewody techniczne, niech tu się zrobią. I dobra. Powstał... Jakiś pokój tutaj powstał. Nie, coś, jakieś przetasowanie na pewno było. I dobra, teraz co? Dominacja? Przydanie wasalizacji daniny. Zwiększają mieszkanie o 2. Przestępczość maleje o 10 na naszych koloniach. Spoko. Produkcja dronu pomocniczego wzrasta o 5%. A tutaj co? Maleje o 50%, prawdopodobnie są awarii. Utrzymanie robotów maleje o 10%. Jest napisane wzrasta, ale to na pewno tak nie jest. Zastanawiam się. A dobra, weźmy synchronię.
Na razie nie potrzebujemy z nikim walczyć, a jeżeli będziemy walczyć, to nie potrzebujemy dodatkowych boostów. Okej. Okay. Zróbcie to. Porzucona kapsuła towarowa. O, zyskaliśmy 500 kredytów. Super, no to nam się przyda, nie powiem. Okej. Okay. Zarząd to otrzymuje cechy. Dociekliwość. No spoko. Ukryte światy. Co? To prawdziwe dzieło sztuki jest zachwycającej architekturze, że wybudowane z użyciem o wiele bardziej zaawansowane niż nasza. Wygląda na to, że stacja spadła na planetę, ale przetrwało uderzenie dzięki swym niezwykłym polom siłowym. Nasi naukowcy aż się palą, by ją zbadać. Niestety prace archeologiczne tym czasem... Okej. Do kopaliska mamy. Wow! Construction complete. Zajebiście. Aż tu. No dobra. Mamy tutaj jakiś w pobliżu statek badawczy. Mamy tutaj ten. Technological acquisition successful. Anomalous surface very well detected. Tak, zbadaj to. Okej, okay, to zróbcie to. Wiecie co, no to ja sobie tutaj zrobię jakiś statek badawczy nowy. Przydzielę do niego tego naukowca, bo on jest poziomu 5, zatem jest super. I po prostu poleci tam. Chyba, że mam jakiegoś naukowca. Przywódcy. Zauważono wojowników Sakyt. Najemnika korsarza obcych cywilizacji operujących na naszym pograniczu. Sakyt. Okej. Okay. Aha. Gdzie oni są? Nie wiem. Ale pojawili się właśnie... Tu są. To panie. To, moi drodzy, jest takie imperium... Technological acquisition success. Jakby to powiedzieć, zbójeckie. Zbójeckie imperium to są tacy bandyci, którzy po prostu robią sobie taką własną mini republikę i można ich wynająć, żeby kogoś tam najechać, co nie? Nas to nie obchodzi, jesteśmy troszeczkę daleko od nich. Zatem dobrze. No available job. Dobra, to zróbcie tutaj te lepsze łącze sieci. Potrzebujemy jedności, jedność jest spoko. I okej, okay. Tutaj nam się zrobiła nasza flota. Możemy ją nawet ulepszyć. Ulepszmy, czemu by nie. Kolejna technologia nam się zrobiła, super. Wzbogacenie obcej, tak. O, co? O, budowa bram kosmicznych. Tak, chcemy to. Chcemy to jak najbardziej. Nic tak bardzo nie chcemy jak to. Jak będziemy mieli bramy kosmiczne, to będziemy mogli sobie budować je na całym naszym imperium. Będziemy szybciej się przemieszczać i to będzie naprawdę super sprawa. Będziemy robić takie lekkie przekaźniki masy, coś w tym stylu. Dobra, czy tutaj powstał już... właśnie, czy mam jakiegoś wolnego naukowca? Nie mam, ale mogę go zrekrutować. Na przykład tego ziomeczka, Iskra Geniuszu i w ogóle. Oczywiście on jest na poziomie pierwszym, dlatego my go przydzielimy. Gdzie on jest? Tu. Construction complete. Może sobie być. I pomagaj w badaniach na 01. A w międzyczasie ty ziomeczku, leć tu. O, tu mamy jakieś uszkodzone maszyny bojowe Cybrexu, ślady działalności. Czy to jest na jednej planecie? Nie. A czemu ja tego wcześniej nie widziałem? Trudno. Okej. Okay. Może będziemy mieli 25 punktów i odkryjemy ostatnią układankę dla Cybrexu, co nie? To by było spoko. Cele produkcyjne, oczyszczalnie minerałów. O, będą produkować minerały. To tak, chcemy to, bo potrzebujemy w razie dwóch. Dobrze by było mieć minerały. O, i widzicie, mamy więcej ludzi, którzy pracują na budynkach, które były do tego przeznaczone i już nie mamy żadnych problemów z minerałami. To jest po prostu świetne, ale zaraz będziemy mieli problem z za dużą ilością wpływów. Dlatego już odpalę tutaj edykt przeciążenie sieci energetycznej. Albo mogłem sobie cele produkcyjne, ale dobra, to na jedno wychodzi. Wynalezienie technologii, spoko. Produkcja stacji górniczej plus 10% i super. Dobra, ty tutaj badasz te wszystkie ślady działalności Cybrexu, świetnie. Może od ostatniego elementu układanki znajdziemy układ, w którym Cybrex w ogóle wyewoluował i będzie naprawdę spoko. Okej, okay. Jak to w ogóle wygląda pod względem
sektorów. Construction complete. Planety wyłącz. Sektory mam 3. Sektor pogranicza. Technological acquisition successful. W sektorze pogranicza chyba nikogo nie ma. Dlatego... dobra, teraz wyłącz te sektory, nie chcę już ich. Gdzie to jest? Zawsze się gubię w tym. Planety i sektory. Aha, nie ma tego sektora. On jest, ale go nie ma, dobra. Co tu mogę zrobić? Możliwość zamieszkania świata cmentarnego, no ale i tak możemy to zrobić, zatem po co? No dobra, niech będzie, 4 miesiące. Baza gwiezdna, kadłub krążownika. Dobra, zróbmy to, centra oczyszczania minerałów. Ja jestem ciekaw tych tutaj, tych badań, a potem tutaj, te ukryte światy. Rozbita stacja, która się tutaj odkryła. Tak, tego jestem najbardziej ciekaw. Mogę tutaj coś rozpieprzyć, na przykład to. I zrobimy to. No, skoro możemy coś rozwalić, no to zróbmy. Znaleziono artefakt Cybrexu. Wow! Nasze banki danych, dobra, spoko. Znaleziono ostatni artefakt Cybrexu, którego potrzebowaliśmy, żeby znaleźć ich układ. Zatem spoko. 6 na 6. I jest. Zlokalizowano układ macierzysty Cybrexu. Po dogłębnym zbadaniu odnalezionych artefaktów Cybrexu naukowcy zdołali ustalić dokładne współrzędne galaktyczne układu zwanego jako starożytne maszyny Cybrex 1. Situation log. Dobra, gdzie to jest? Ukryte światy to na razie macierzysty układ Cybrexu, Cybrex Alpha. Tu. Niedaleko w sumie nas. Zatem lecim tam. Lecim tam od razu. Wiem, że miałem tutaj... A nie, Boże, kurwa, nie ty. Ty tu, Zero One, pomagaj w badaniach. Ty od razu tu leć. Na razie nie potrzebujemy tutaj jeszcze tej lokalizacji archeologicznej. Jest dość łatwa, zatem myślę, że damy sobie z tym radę. Ale tak, chcę zdecydowanie Cybrex Alpha. Patrzcie, jak blisko nas był. To nie może być przypadek, my musimy być ich tak jakby spuścizną. Nietypowa tektonika, okej. Coś tutaj jakoś tak. Mega działo. Szybkość budowy pancerników. Niech wzrośnie, tak. Jak będziemy potrzebować. Mamy. Dobrze, że magazyny konstrukcyjne tutaj już się robią. Udogodnienia będą większe i miejsce pracy będzie. Zatem spoko. To niech się tam robi wszystko. W swoim czasie. Zrobiłam 18 światów już zamieszkanych, a możemy mieć jeszcze więcej. Wow. Limit marynarki wojennej, a niech będzie, będziemy mieli 200. Centralny splot Cybrexu, świetnie. Wygląda na to, że po 17 latach krucjaty przeciwko organizmom żywym... 17? Tak mało? Cybrex dokonał zmiany, być może nigdy nie dowiemy się, czy spowodował ją poniesione straty, czy może ideologiczna przemiana w ich zbiorowej świadomości. W każdym razie Cybrex wstrzymał swoją kampanię. Rozpoczęli powolny odwrót, który trwał prawie 100 lat, aż w końcu całkowicie zniknęli. Wiemy, że udali się do tego układu, zbudowali tu olbrzymi świat pierścieniowy, który miał pomieścić całą ich cywilizację. Odizolowali się na kilka tysiącleci, aż w końcu do ich układu trafił niezależny odkrywca, który wyjawił w całej galaktyce jego położenie. Wiadomość o ponownym odnalezieniu przerażającego Cybrexu skłoniła kilka sąsiadujących potęg do zorganizowania olbrzymiej ekspedycji wojskowej, która zbombardowała pierścieniowy świat i zamieniła go w zgliszcza. Co dziwne, Cybrex prawdopodobnie nie stawiał żadnego oporu. Wow. Zyskaliśmy w chuj jedności. Mamy relikt. Dużo artefaktów. No, dużo badań. I okej. Construction complete. I super. Dobra, no to zbadaj to. A my mamy tutaj. I teraz tak, co my tu możemy wziąć? Utrzymanie. Weźmiemy sobie to. Prawdopodobieństwo awarii mniejsze o 50%. Dostępna aktywacja. Co to robi? Fabryka wojenna Cybrexu. Utrzymanie robotów. Ktoś mi tutaj telefon miga. Ale to nieważne. Szybkość montażu populacji plus 50%. Wow. Okej. Niewielka i przenośna fabryka wojenna, ostatnia taka we wszechświecie. To relikt z czasów, gdy Cybrex prowadził wojnę w całej galaktyce, zanim korekta nie spowodowała zmiany w jego zachowaniu. Okej. Spoko, no to uruchomimy to sobie, bo co mamy zrobić z tymi wpływami? Stryk. Triumf aktywny. No i dobra, i mamy
Szybkość montażu populacji plus 50%. No, zawsze coś. Przynajmniej mamy jakiś relikt. Coś fajnego mamy. I tutaj przede wszystkim mamy fajną super konstrukcję. Bardzo mało tutaj jest w ogóle czegokolwiek. Ale dobra. Możemy... Najpierw zajmijmy ten układ. Nie ma tutaj nic za dużo, zatem leć tutaj przeprowadzać te kopaliska. A tutaj zrobimy sobie... Czy mamy tutaj jakiś... Tutaj mamy ziomeczkę. Dobra. To zbuduj tutaj stację. I będzie spoko. Dobra, planeta peryferyjna. Nie wiem, co ci tu zbudować, ziomeczku. Łącze sieci. Łącze sieci tutaj zbuduj. Tutaj... A, tutaj już masz łącze sieci. To ulepsz. A niech będzie. Tutaj, ziomeczku, to też łącze sieci sobie zbuduj. Potrzebujemy dużo jedności. A akurat energii to mamy. Dobra, i tutaj też ulepszcie ten do węzła układowego i będzie naprawdę fajnie. Wszystko jest git. Mamy mało udogodnień, ale chyba węzeł układowy daje troszeczkę. Czy nie daje? Nie daje żadnych udogodnień. No to trudno. To zaraz tutaj możemy coś zrobić. Jakieś coś, co daje udogodnienia. Na przykład magazyny konserwacyjne albo coś. A w ogóle, czy możemy tutaj przywrócić gatunki? Ustaw prawa. Dron, sublimacja tożsamości. Planetary surface settlement established. Asymilacja. Construction complete. A, dobra, to na tym construction to polega. Okay. Complete. Tak, construction complete. Wszystko nam się kończy robić. Świetnie, świetnie. A ja chcę zdobyć Cybrex Alpha. Construction complete. I może możemy zdołamy to odbudować. Ile to kosztuje odbudowanie tego? Nie jest nawet napisane, ale pewnie dużo. Ale dobrze, bo mamy dużo minerałów. To powinniśmy sobie z tym poradzić. Ale no, kto to tam wie. Tutaj mamy kolejną T. Zatem zróbmy sobie kolejnego admirała. Niech będzie ten. Z4. I spoko. Na razie nie potrzebujemy cię remontować. Mamy dość dużą flotę. Wszyscy są żałośnie słabi od nas, zatem kuratorzy. Czy mamy jakąś... czy możecie nam powiedzieć? Ta zagadkowa forteca. O wejściu do niej. Tak, ale nie wiem jak to zrobić, ale, ziomeczki, ja z wami jeszcze nie skończyłem. To może ten smok, opowiedzcie nam o smoku. Jak nasze obecne? Wydaje się, że naprawdę macie szansę, jeżeli zbieracie całą flotę, zwycięstwo nie przyjdzie łatwo, ale przynajmniej jest możliwe. O, czyli już mamy jakąś siłę, żeby powstrzymać tego smoka. To jest spoko. To jest naprawdę spoko, więc myślę, że jednak ulepszymy sobie te statki. Ulepszymy te statki, te stocznie tutaj wywalić. Ten statek badawczy tutaj już zrobił wszystko co mógł, zatem nie wiem, pomagaj na networku czy coś w badaniach. Ty natomiast tutaj przejmij ten układ, to by było tak spoko. Tutaj co mamy? Kadłub korwety, whatever. Tutaj się wszystko robi, dobra. Coś chciałem tutaj zrobić teraz. Teraz nie pamiętam co. Aha, chciałem ulepszyć moje floty, no tak. Wy się... A, tutaj jeszcze miałem zrobić te. Zrobić port. I tutaj to. Dobra, to wy to poczekacie sobie troszeczkę, ale wy. Wy sobie tutaj. Właśnie, ulepszcie się. Złączymy was w tę flotę. I może zrobimy jeszcze jedną flotę. Dobra. Mamy budowę brań kosmicznych, to super. Sieć strażnicza, co to jest? Zwiększa czujnik tak, żeby obejmował całą galaktykę. Fajnie, dobra, ale na razie tego nie potrzebujemy. Niech będzie ten miotacz plazmy, a tu... Pancerz neutronowy. Dobra. Dużo tutaj mamy pop-upów, które wyskakują. Ale dobra, ja już będę kończył ten odcinek, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się podobał. Tutaj przejęliśmy te Cybrex Alpha. I teraz tak. Możemy to nawet sobie ulepszyć. To 10 tysięcy stopów tylko kosztuje. I zrobimy to. Czemu by nie? 3600 dni.
Ale no, jak to wszystko zrobimy, jak to wszystko odbudujemy, ten pierścień, to będziemy mieli naprawdę potężną rzecz, którą będziemy mogli zrobić. Możemy tutaj nawet zbudować stację mieszkalną. A, nie można wokół gwiazdy. A wokół tego? Nie, nie można. Dobra, zatem, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia już jutro. No i widzimy się. Na razie nie będziemy nikogo atakować, musimy się skupić na naszym rozwoju. Na razie nie mamy w ogóle po co kogoś atakować, nie mamy problemów z zasobami, nie mamy problemów z niczym. Stabilny rozwój i jak kogoś wreszcie zaatakujemy, to naprawdę to będzie po prostu miazga, masakra i w ogóle. Zatem dziękuję za oglądanie, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, bye.